Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, do końca roku pozostały 3 dni. W każdym razie no, czas na podsumowania i jedno tylko się nasuwa, że był to rok, w którym musieliśmy myśleć, musieliśmy się określić, który nas zmuszał, wyrwał nas z takiego wygodnego, ciepłego miejsca, kącika, w którym wszystko się toczyło utartym torem. Nie toczy się utartym torem, będą zmiany i są już zmiany. Musimy się określać w ważnych dla nas sprawach, więc no, nie ma nic lepszego niż czasy, które skłaniają do myślenia, prawda? No, w końcu o to chodzi, żebyśmy na tym łez-podole trochę myśleli i z tego myślenia coś dobrego wyniknęło, czyli zbawili własną duszę. A tak z innej beczki, to właśnie od przyszłego roku, w początku, obowiązywać nas będą kody QR. To znaczy, tak mówię, nas, bo chodzi o osoby na razie tylko zaszczepione, ale to tylko na razie, bo myślę, że te potwierdzenia szczepionkowe, które będą teraz wyłącznie w formie tej elektronicznej, wyłącznie w postaci tego zapisu cyfrowego, zostaną rozszerzone na nas wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest zaszczepiony, niezaszczepiony, jaki tam ma status, w jaki sposób. No, jest to bardzo ciekawy, zintegrowany dokument, który mówi o nas praktycznie wszystko, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli taki dokument jeden, powiedzmy, zamiast prawa jazdy, karty zdrowia, wszystkich innych rządowych dokumentów, to tam w tym kodzie QR wszystko będzie zapisane, czy żeśmy tam na to szczepieni, na tamto zaszczepieni, a może nie szczepieni, a może mamy, bo jak, jakiś tam możliwość wyjątku, bo właśnie okazuje się, że również wygasają wszystkie te dokumenty wystawiane na przykład przez lekarzy, które potwierdzają, że z jakichś tam ważnych powodów nie możemy się zaszczepić przeciwko temu COVID-owi, w związku z czym lekarz teraz, to było zresztą krytykowane, że lekarze niektórzy tak wystawiali to lekką ręką, a to prawda, tam jest tylko nie bardzo niewielka liczba przypadków, kiedy to się należy. No i proszę Państwa, już teraz, przepraszam bardzo, zostaną te rzeczy ujęte właśnie w kodzie QR, czyli lekarz czy pielęgniarka powinni to wysłać do odpowiedniego urzędu, a tam to zweryfikują i tam przyznają albo nie przyznają, wprogramują w ten kod QR albo nie. No i teraz oczywiście jest kolejna sprawa, czy gdzie my te kody, jak te kody QR mają być czytane, no bo oczywiście w telefonach komórkowych, ale nie wszyscy mają telefony komórkowe, te smartfony, nie wszyscy mają komputery, nie wszyscy mają dostęp do internetu, więc tutaj wielką rolę odgrywają biblioteki, które służą Państwu nawet laminowaniem tych wydrukowanych dokumentów z kodem QR. No ale właściwie cały dokument sprowadza się do tego kodu QR, bo tam będzie wszystko, data urodzenia, naszego imię, nazwisko, tralalala, więc no niektórzy, to już żeśmy o tym pisali, sobie te kody QR na przykład tam dziergają na sweterkach. Inni chcą nawet dziergać sobie na buzi albo tam na jakimś organie własnego ciała, na skórze. No, ja bym nie radził, no, a co jak się zmieni, prawda? Trzeba będzie kasować, nowy robić. No i tutaj z pomocą przychodzi technologia, żeby nam wszczepiali jednak te chipy tutaj między kciuk, a ten palec wskazujący, bo to będzie najwygodniej. No, tam można wszystko reprogramować i tu już nie będziemy musieli pamiętać o żadnym telefonie, no bo prawda, są sytuacje, proszę sobie wyobrazić, jesteśmy gdzieś tam w ciepłych krajach, czy nawet tu u nas w pięknych okolicznościach przyrody, nie mamy przy sobie telefonu komórkowego, nie mamy przy sobie żadnych dokumentów, a chcemy iść do baru, napić się piwa i tak dalej. No i wtedy machamy ręką i już wszystko wiadomo o nas. Czyż to nie jest duże ułatwienie? Czyż tak właśnie nie powinien wyglądać nowy, wspaniały świat? Także
proszę Państwa, zapraszam. Rok 2022, jeśli uda nam się razem w niego wejść, bo w końcu pozostało jeszcze kilka dni, nigdy nic nie wiadomo, to z pewnością będzie to ciekawy okres. A tymczasem, mówiąc poważnie, wszystkie osoby, które no, są niestety stają w obliczu tych nakazów szczepionkowych, zwłaszcza w pracy, nakazów albo zwolnień, to jest dużo porad na ten temat, porad związanych z jak to robić od strony prawnej, czego domagać się od pracodawcy, jakich zapewnień, no bo w końcu jest to bardzo poważna decyzja i wiążąca się z ryzykiem zdrowotnym. Więc kto będzie odpowiadał w momencie, kiedy ja pod praktycznie przymusem szczepię się w jakiejś tam wielkiej korporacji, to co? Korporacja za to będzie ponosić odpowiedzialność? Kto za to ponosi odpowiedzialność, jeżeli mi się coś stanie? A jak mi się coś stanie, to czy... No właśnie, tu jest bardzo dużo różnych pytań i można sobie to wszystko googlować, bo ludzie zaczynają myśleć i chodzić do prawników i myślę, że trzeba to w dzisiejszych czasach absolutnie robić. To tyle na dziś. Jeszcze ze starego roku to właśnie wjechałem na Plazę Wisła, czyli naszą tutaj w Mississadze polonijną przystań, mówił Andrzej Kumor. Do następnego razu. Myślę, że jeszcze w tym roku. Pozdrawiam serdecznie.